Dobra, tu mamy sekcję stolików i zobaczmy. Tu zrobimy tobogana. Tu spróbuję no-handa. No-hand. No i tu co? Salto. Ajajaj. Karamba. Wysoko było. Dobrze. Siemano. Witam znowu na moim kanale Zamaskowany, ale jak widzicie, właśnie skończyliśmy jazdę na otrzodcach. No i zapraszam na odcinek, w którym upalamy austriackie bikeparki. Także lecimy, tak jak mówiłem, będę się starał trochę więcej kontentu, także let's go! Wszystko zdejmuję. Nawet rowery, skaka, szakalaka. I kładę sobie tu, cyk, i wyciągam tam. Pięknie. No dobrze, zatem proszę Państwa, hot shots by GoPro. Mamy pierwszą przelotówę, tu zawsze są tarki, trzeba przyhamować. No i to jest taki stolik, można niby skakać, ale ja wybieram manuala, poprawiam sobie gogle, kask i do góry, pyk. Tu przelotóweczka, no i tu znowu chamska tara, mało bandy, ale trzeba się ładnie złożyć, pyk. Tu mamy taki stoliczek na nose manuala, pyk, ładnie. Hopka i tu bardzo dużo tarki, ale trzeba przyhamować, jadę bokiem, no i zobaczcie, pyk, bardzo daleko. Kolejne przyhamowanko po prawej, ale nas wyrzuci i pięknie. To przyhamowanie lekkie, tu banda już niestety zniszczona, ale jedziemy. Sharpin, pyk, prawo na ścianę nad tareczką i proszę bardzo, hip do prawej, wysoko w miarę, wysoko banda. I tu mamy step down, czyli zeskok niżej, pyk. Oj, daleko. To taka niby hopa i chamska tara. Tu takie, a, to jest shark fin, proszę bardzo. Ładnie. No i dalej, znowu tara, stolik, spokojnie, pyk. Można to iść ze ściany skorzystać, ja nie. Wysoko nad tarą. Skorzystamy prawo, lewo, prawo. Znowu wysoko, pyk. I tu mamy takie miejsce, gdzie odpoczywamy, to jest shark fin. Ja z niego wyskoczę tu. Ruszamy dalej. I tu mamy taki długi stolik. Myślę, że na nim zaprezentuję Państwu no food kanka. Jadę dalej, przeskok. Dobra, tu mamy sekcję stolików i zobaczmy. Tu zrobimy tobogana. Tu spróbuję no handa. No hand. No i tu co? Salto. Ajajaj, karamba, wysoko było. Dobrze, jedziemy, jedziemy dalej, proszę bardzo. Było salto, nie oszukałem. No i dalej, tu nose manual, do mańka, aj, oszukano, nie było. Co ja mam powiedzieć, że nie było. To taki stiz moment, maciutko, pyk znowu, zobaczcie, pyk. Tu nad bandami, znaczy nad kolejna. Dobrze, tu trzeba trochę mocniej. Zobaczcie, pięknie. Skorzystamy, tu nawet nie ma tary jeszcze. I py. Do boku. Tu jest coś, czego nie polecę, bo się boję i jest miękko. No boję się, bo jest miękko, no. Tu mamy kolejny stoliczek. Pyk. I tu taki długi. Zobaczcie, tu jest. Można sobie go zobaczyć. Pyk. I mięciutko. I kończymy pierwszą część. Tu może taki mały whip, taki lekki przeskok i tu wyjście i jesteśmy. Jesteśmy w Leogangu drugi dzień. Zjechaliśmy hot shots z 10 razy i raz flying hamstera, z 2 czy 3 razy tam hangmana dwójka na dół i raz jechaliśmy taką niebieską, zieloną, co to było? Steinberg. Steinberg, coś tam. No i ogólnie dla nas, tak żeby było fajnie, no to tylko hot shotsy. Bo są duże stoliki, duże przeloty, trochę tarek, ale jak lecisz po nich szybko, to nie ma większego problemu. Znaczy coś tam czuć, ale jesteśmy już silni, bo katujemy dużo na siłowni, polecam Wam chodzić, to nie ma problemu.
A inne trasy są bardzo spoko, ale dla nas są nudne, no ale to jest szczera nasza opinia. Ale jak ktoś chce przyjechać i pojeździć w górskim klimacie takim austriackim, to Leogang to jest fajne miejsce. Nie ma za dużo tych tras takich też dla początkujących, no ale jedna trasa ma 8 km zjazdu z samej góry na sam dół, także naprawdę zrobicie 4 zjazdy, macie dużo kilometrów, jesteście zmęczeni, także to jest spoko. A jak ktoś chce się pobawić, trochę lepiej ogarnia. Jak nie ogarnia, zapraszam na nasze szkolenia lub wyjazdy szkoleniowe i wtedy będziecie mogli się lepiej bawić. Ale bez treningu siłowego się nie zrobi, niestety. I tutaj jedziemy dalej, przepraszam. Wyłączyłem głos. Tu takie dosyć chamska tara. Tu trzeba przejechać, ale nie ma bandy. Dobra. Tu przeskoczymy sobie nad dziurą. Pyk, blisko drzewa. Trochę za blisko. No i tu takie stoliki. Idziemy, pyk. Lekko gieli rower, teraz w drugą stronę. I tutaj znowu takie przelotóweczki dla zabawy. Dobra. Rzucam sobie challenge. No, nose bonk i manual. Krótki, ale trudno. Tu trochę pompy i góra. Tak, nie. Tu przyhamuj, ale tu jest full speed, dev grip, proszę Państwa, zawsze dev grip. Lecimy. Dawaj Piotrek, jak najszybciej. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Ale szybko. Jo. Nie wiem, jaka prędkość. Tu na wyjeździe 47. No to mogło być szybko. I kolejna przerwa. Nie no, nie ma szans, żebym patrzył. Patrzę przed siebie. A tu na wyjeździe 47 było. No, coś tam powinno się udać, żebyśmy... Ale jak go będziesz wyprzedzać? Nie no. No, tak, zdarzyło się raz, tak? Nie wolno za bardzo robić, no ale starałem się bezpiecznie kolegę wyminąć. No jedziemy dalej, Maniek. No i tu mamy kolejne stoliki. Pyk, tu widzicie ślady po rynnie. No i dobra, lecimy dalej. No i tu mamy taki fajny step-upik. Może nosik? Pyk. Co się stało, panie Piotrze? Góra. Dobrze, daleko. Tu ścizik, pyk. No i tu trzeba mocno, pompa. Patrzcie, do góry, pyk. Dobrze. No i tu zbieram prędkość, bo to jest długi stolik. Pyk. O, daleko i hamowanko. No i to było hot shots. Dziękuję. To było fajne. Patrzcie, ona też jest. Ona jest dobra. No i tu mamy jeszcze taką dojazdóweczkę. Tu wskoczyła przede mnie Natalia. Ja, zik. Jeb. Tu zaufam sobie, spróbuję. Patrz, pyk. Zaufanko. Dobrze, i dogonił. O właśnie ten turbo, taki jest skróty, żeby jechać szybciej, za ziomka spis, pyk. I z prawej do lewej, tylko trzeba uważać, że nie za mocno. I tu znowu szeroko nad tarą, patrzę gdzie jadę, no i znowu stizik, pyk. W każdą stronę, pięknie, pyk. U, daleko, tu ostrożnie, ja skorzystam ze ściany, pyk, dla zabawy. I znowu, pyk. I tu uwaga, pyk, szybko. Stizik. Easy. Nosik. Na trawę. Nosik na trawę. I znowu stizik. Pyk, mięciutko. I brama, nie walnij w to. Dziękuję. I znowu widok za darmo. A jaki fajny. Dobra, nie za darmo. Karnety to kosztują trochę. 4 godziny 50. O, za dużo sosu. 4 godziny 51, a cały dzień 61, ale w tym jest 2 euro kaucji. Nie, to bez kaucji. No, słuchajcie, ale jednak jest trochę zjazdu. Dawaj, Giber! Giber? Many! Rozgrzewa opony, zawodnik!
tyle w tym odcinku. Jak coś, to byłem ja, Szagi. A to jest Skubi. To jest kurwa Skubi. Pijany jesteś? Czemu? Czemu tak od prawy do lewej jest? Prawy do lewego. Dmuchamy. No. Dobra, tu mamy sekcję stolików i zobaczmy. Tu zrobimy tobogana. Tu spróbuję no-handa. No-hand. No i tu co? Salto. Ajajaj. Karamba. Wysoko było.